Jestem Marcin Mroczyński, 92 Tomasz, Tobiasz Janik, 16 to Łukasz Walter, 9 Andrzej Gawroński, 20 Paweł Kwiatkowski i 22 Marcin Górski. No i mamy bramkę dla Marwitu Toruń. Jak na razie dobre, wyrównane spotkanie z jednej i drugiej strony. No i mamy bramkę. Mamy 1-0 dla ekipy z Białego Stoku. Mateusz Łukasiewicz, kapitan drużyny, zdobywa bramkę na 1. Kolejne przyjęcie przez ekipę z Białego Stoku. Łukasiewicz 2-0. Piękna, koronkowa akcja. Asysta w tej sytuacji Daniela Gajdzińskiego. Także dobrze wszedł w to spotkanie Gajdziński. Przejęcie przez Łukasiewicza. Łukasiewicz, pusta bramka. Okazja, gol. Jest 3-0. Asysta Łukasiewicza. A kto strzelca? No i mamy bramkę kontaktową. Numer 19 to Marek Kędzia. On kaja arbitra. Uspokaja oczywiście trenera z Gdańska. Strzał, no i mamy bramkę. Mamy 4-1. Mateusz Stankiewicz. No i drużyna z Białego Stoku już na się. To także wszystko w świeciu, ponieważ pan Jarosław Bieckiewicz, ale to za chwilę mamy bramkę samobójczą. Numer 10 to Grzegorz Oli. Zawodnicy z Gdańska, okazja, jest bramka, dająca jeszcze tutaj jakiekolwiek nadzieje, to Michał Chorpacz, numer 8, 5-2. No i mamy bramkę na 5-3, numer 16 to Jędrzej Gęsicki. To ona w tym momencie w natarciu. Tafel Wilder Toruń. Akcja lewą stroną boiska, ależ było blisko, jest gol! 1-0 dla ekipy gospodarzy dzisiejszego turnieju. Spoglądam, któż strzelcem jest. Z Torunia. Mamy bramkę! 2-0! Łukasz Walter! No i TAF Eurodrup. Bracie drużynie TAF Eurodrup. To też teraz okazja. No i mamy bramkę! Jest bramka kontaktowa. A jej strzelcem Marcin Kostka. 2-1. Do stoku. Przypomnijmy, że działa także nasz Facebook, ale mamy bramkę w międzyczasie. Ale szybko, Dawid Kawka. Okazja dla drużyny TAF-u, no i mamy bramkę. Michał Ruchlewski. No i 4-1 prowadzi drużyna. Jeszcze 8 sekund, no i 4-1, czy też 5-1, pusta bramka, 5-1! Na sekundę przed końcem mamy bramkę dla ekipy TAF Eurodrup Toruń. No i koniec tego spotkania, TAF pokonuje ekipę z Białego Stoku 5-1. A my usłyszymy się ponownie po krótkiej przerwie. Tymczasem przechwyt Marwitu. Ale Szerajtu lewą stroną! Cóż za gol! Cóż za kapitalna bramka w wykonaniu Grzegorza Pakulskiego. Ależ ładna akcja lewą stroną boiska. Popędził tam przez całe boisko Pakulski. No i on zdobywa bramkę. Na jeden. Winach, Chojnicach, Bielsku Białej, Kłaju, Bieliczce i Pniewach. A my mamy bramkę dla ekipy z Torunia, jest strzelcem Matusiak.
półtorej minuty do końca. Bayern spokojnie kontroluje sytuację. Teraz ma okazję do zdobycia bramki. No i tą bramkę zdobywa dokładnie Michał Zduński. No i to już jest po meczu. Blisko. Zawodnicy z Gdańska, no ale teraz Nowicki na 3-2. A więc zmiana koszulek, no i pierwsza okazja dla Tafu, no i mamy już bramkę! Tafę World Cup Toruń, Maciej Dudek, 1-0, 10 sekunda. Na prowadzeniu oczywiście Marwit wygrał za ZS-em UG Gdańsk 3-2, ale my tymczasem mamy bramkę. Zauważyli to sędziowie. Tymczasem okazja, no i mamy bramkę. Emigiusz Spychalski 2-1 prowadzi. Tymczasem AZS UG Gdańsk w natarciu, no i mamy kolejną bramkę, mamy kolejne wyrównanie. Miło. No ależ piękna bomba! Ależ piękny strzał, Maciej Dudek, 3-2! Naprawdę. Tymczasem już wyrównanie, ależ tutaj nam się zrobił mecz. Tymczasem strzał, mamy bramkę! Maciej Dudek! Kolejny gol tego zawodnika, no i mamy już 4-3, no i teraz trzeba, muszą uważać zawodnicy Tafu. Czasem okazja, no i jest gol! Michał Ruchlewski. Trzy faule, no a my mamy bramkę dla ekipy z Gdańska, bramkę dosyć niespodziewaną. No i wracamy. Po przerwie na żądanie dla trenera z Gdańska. Pusta bramka, gol! Maciej Dudek. Szósta bramka dla ekipy Tafu Eko Drup Toruń. Toruńska Akademia Futsalu bliska prowadzenia do przerwy. W spotkaniu, no a teraz już... Raczej do przerwy będzie prowadzić numer 11, Remigiusz Spychalski, który musiał no przedwcześnie zakończyć swoją karierę, ale to może za chwilę jeszcze dobitka, gol! Piotr Iskrzak, 8-4, 4 bramki różnicy na korzyść, nic z tego nie wyszło, mamy zmianę w bramce ekipy Tafu, jak widzę, ale my mamy także bramkę dla... właśnie Tafu, Marcin Mrotryński. Marcin dalszą akcję tego zespołu, ale może teraz, no i jest gol, jest piąty gol dla ZSU UG. Numer 10 to Grzegorz Oilecki. Jest to oczywiście bardzo ciężkie zadanie, choć teraz błąd Kosińskiego, no i mamy szóstą bramkę. Jest 9-6, szybko strzelone dwie bramki, no i tak jak na początku tego spotkania było ciężko, no. Po tej przerwie jest rzut wolny, Nowicki, zawiłkowany przez zawodników z Torunia, ale jeszcze ciągle szansa dla Gdańska, ależ piękna buda. Pięknie załadował to Tomasz Prusko. 9-7. No i dalej. Okazja, no i mamy bramkę. Kolejna bramka. Jędrzej Gęsicki. 9-8. No i spotkanie nam się rozkręciło. Głośno dopingują. Swoją drużynę, a my mamy pierwszą bramkę. Mamy bramkę dla drużyny z Białegostoku.
okazji. A mamy bramkę, tak jest. No i właśnie ten zawodnik, który w tym momencie przed chwilą stracił piłkę, teraz ją odzyskał. No i bramka Daniela Gajdzińskiego, zawodnik z numerem 4. Wracamy po tej przerwie. No i okazja, gol! Jest bramka dla MKS Słoneczny Stok, Białystok. No ale jest bramka, jest bramka! Dla ekipy z Białego Stoku, bramka numer 4. A kto jest strzelcem z numerem 4? Ponownie Daniel Gajdziński. Śpieszą się zawodnicy Marfi, tutaj jest doskonała okazja do zdobycia bramki. Pusta bramka, gol! Michał Zduński, 4-1, no i w tym momencie to drużyna Marwitu.